jest Gyökelse, a po nim Ahonen. Norwegowie tylko raz zdobyli Mistrzostwo Świata w lotach w 1987 roku. Fidjestel. No i teraz w tym sezonie po tylu wygranych, po 8 zwycięstwach w Pucharach Świata chcieliby wygrać jakiś złoty medal. To jest ich główny cel. Zobaczymy jak Gyökelse. Oła! Proszę Państwa, przeskoczył skocznie rekord. I to jaki? To Jankowski szczęśliwy. Na chwilę podejrze wiatr. No nic się specjalnego, miał pod narty. 0,8, trochę się zmieniło. 104,6 miał, 223. Rekord skoczni Witkelsla poprawiony o 7 metrów. Knockout. Knockout. I myślę, że może być piąta wygrana w tym sezonie Gyökelseja. A zatem, no, jak się ma aż tylu zawodników, jak nie Ingebrigtsen, Petersen, Gyökelse, to wtedy można robić wszystko. Po tym upadku odwrócił momentalnie całą uwagę już w stronę wielkiej radości dla Norwegów. A wiatr teraz zaczął wiać jeszcze mocniej pod narty. Ileż trzeba mieć podczas skakania szczęścia, oczywiście jak jest się cały czas, przypominam, piekielnie mocnym, lądował na dwie nogi, sporo sędziowie odjęli, dlatego Gyökelse mimo fantastycznego wyniku 223 metry ma notę zaledwie o 7 punktów większą od Noriaki Kasai, który, przypomnę, otrzymał dwie